Mi się, że to jak drużyna tutaj wygląda, jak drużyna gra w piłkę, jak ta drużyna też jest zbudowana, widzę, że to wszystko jest z pomysłem, że to wszystko idzie w dobrym kierunku, więc to na pewno mnie skłoniło i to jaki tutaj jest trener, to jak on chce grać, to jakie ma podejście do ludzi, to dla mnie również było ważne. Nie, no jasne, dlatego też ten transfer, bo ja po prostu chcę grać coraz więcej, chcę pokazywać się na boiskach ekstraklasowych i to jest dla mnie teraz priorytetem. To, co było w kadrach juniorskich, to już było za mną, to już się nie liczy. Teraz chcę pokazać się tutaj, też tak naprawdę przypomnieć o sobie wszystkim ludziom, którzy oglądali mnie w kadrach juniorskich, że ja jestem tutaj i chcę pokazać pełnię swoich umiejętności. Nie, wydaje mi się, że tak jak właśnie mówiłem na początku, że odpowiada mi tutaj gra śląska, że Śląsk stara się grać w piłkę, Śląsk stara się rozgrywać piłkę od tyłu. Wiadomo, że też nie jakoś głupio, tylko po prostu to jest mądre granie. Wtedy, kiedy można zagrać, Śląsk gra w piłkę i to bardzo cenię, że wtedy i ja się mogę rozwijać i cała drużyna się rozwija. Akurat osób znam sporo. Dużo mi pomogło to, że Mateusz Cholewiak był w Legii i Tomasz Pekhardt, który pracował również z trenerem i pytałem się ich po prostu o zdanie. Więc Mateusz Cholewiak w samych superlatywach, tak samo Tomasz Pekhardt w samych superlatywach wypowiadali się o trenerze. Też Mateusz dużo mówił o drużynie, co i jak tutaj wygląda, bo jednak trochę tutaj był. Też dużo osób zna, którzy są teraz, więc to dla mnie również było ważne. A z osób, które tutaj są, no to znam teraz, można powiedzieć, że dużą liczbę osób, bo jest teraz Rafał Makowski, przychodzi. Tak naprawdę razem przychodzimy teraz do klubu, jest Mateusz Maćkowiak, jest Damian Gąska, jest Adrian Łyszczarz, z którym byłem na kadrze, z Przemkiem Bargielem jeździłem na kadrę przez praktycznie 5 lat, więc to jest akurat grupa taka młodych, a wiadomo, że jeszcze z Krzysztofem Mączyńskim byłem jeszcze w Legii, z Łukaszem Broziem byłem w szatni, więc wiadomo, że trochę ta liczba jest duża. Na ten moment jest po prostu, żeby zacząć regularnie grać. Ja jakieś swoje cele, które sobie zakładam, to mam powieszone na lodówce i chcę je realizować, nie chcę o nich mówić głośno. Chcę po prostu, żeby drużyna wygrywała każdy kolejny mecz i to dla mnie jest najważniejsze teraz. Cześć, tu Mateusz Praszelik. Pozdrawiam wszystkich kibiców WKS-u.